Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie lubuskim. W Budachowie edukacyjne ekologiczne gospodarstwo rolne z pięknym przydomowym ogrodem stworzyli Kamila i Bogdan Kasperscy. Uciekinierzy z miasta, którzy w pewnym momencie postanowili diametralnie zmienić swoje życie. Można powiedzieć, że wrócili do korzeni. Odwiedzamy wyjątkowo magiczne miejsce, w którym można poczuć się jak w innym wymiarze, choćby poprzez ogród sferyczny, oparty na autorskim połączeniu elementów ogrodowych z odnawialnymi źródłami energii. W kopule geodezyjnej uprawiane są tu rośliny. Jesteśmy w magicznym miejscu, wyglądającym nieco kosmicznie. Powiedzmy, co to jest za miejsce? To jest kopuła sferyczna, dzięki której możemy uprawiać i wczesną wiosną, kiedy na ogródku jest jeszcze zimno, tu jest dużo cieplej, i tak naprawdę potem jeszcze późną jesienią. Także wykorzystujemy ten czas, kiedy jest jeszcze zimno, albo już za chwilę będzie zimniej, możemy tutaj przedłużać wegetację roślin. Bardzo często są to sadzonki, które później właśnie sadzimy w ogrodzie. W przydomowym ogrodzie i na polach Kamila i Bogdan uprawiają zdrowe jedzenie. Tworzą własne rozwiązania, szczególnie w zakresie uprawy na słabej ziemi. Stosują techniki oparte na bioróżnorodności i elementach permakultury. Jaka jest Wasza historia w tym miejscu? Przyjechaliśmy w zasadzie do miejsca, które jest moim rodzinnym domem. Dlatego, że tutaj mieszkali kiedyś nasi dziadkowie, moi dziadkowie. Potem przez chwilę mieszkali rodzice, zanim wyjechali na stałe do Zielonej Góry. I każdy wolny weekend, każde wakacje zawsze z rodzicami przyjeżdżałam tutaj do dziadków. Więc po wielu latach mieszkania w mieście, kiedy stwierdziliśmy, że już nie chcemy mieszkać właśnie w dużym mieście, tylko na wsi i chcemy zamieszkać z mamą i z babcią, to ten wybór był oczywisty, że wróciliśmy tutaj. Przypuszczałaś kiedyś, że twoje życie zatoczy koło i z miasta trafisz znowu na wieś, którą tak kochałaś zawsze? Nie, zupełnie nie. To w ogóle nie było w moich planach, ale cieszę się, że tak się stało, bo to jest jednak powrót do, myślę, prawdziwego życia. Kontakt z naturą, z ziemią, z przyrodą. To jest to, czego człowiek naprawdę potrzebuje. Mieszkanie w mieście z różnych przyczyn czasami jest konieczne po prostu. Również ze względu na pracę czy jakieś sytuacje życiowe, ale jeżeli jest taka możliwość, że można mieszkać na wsi i cieszyć się tą przyrodą na co dzień, to uważam, że to jest pełnia szczęścia. No bo dokonaliście tak naprawdę w swoim życiu rewolucji, bo przecież mieliście inne zawody niż rolnicy. No tak, pracowaliśmy w zupełnie innych branżach i nie myśleliśmy o tym, że nasza pasja związana z ogrodem stanie się naszym tak naprawdę życiem. Ale myślę, że to jest właśnie fajne, żeby robić to, co się kocha, to, co się lubi i to, w co się wierzy. Bo my wierzymy, że kontakt z przyrodą, uprawianie własnego jedzenia i życie na co dzień, prawie że w ogrodzie, ma sens i jest człowiekowi tak naprawdę bardzo potrzebna. Czym jest dla Was ogród? Ogród jest miejscem, w którym mieszkamy, bo dom jest znacznie mniejszy niż ogród. Jeżeli tylko pogoda na to pozwala, to bardzo dużo czasu spędzamy w ogrodzie i na dworze. Ogród jest też i kuchnią, i spiżarnią, i apteką, i jest takim miejscem, gdzie zaczyna się dzień. Bo i czasami po prostu rano coś robimy w tym ogrodzie, a czasami jeżeli chcemy coś zjeść, to wychodzimy nie do sklepu, tylko do ogrodu. Jeżeli chcemy odpocząć, to też w ogrodzie. Wiele rzeczy, przetworów też robimy pod altaną na dworze w ogrodzie, więc to jest taki największy nasz pokój. To ciekawe, że właściwie z amatorów staliście się ekspertami, zdobyliście tytuł najlepszego gospodarstwa ekologicznego i co najlepsze, jesteście teraz inspiracją dla innych, bo prowadzicie przecież warsztaty, uczycie innych, jak tworzyć te ogrody, jak podchodzić do tych ogrodów. Bardzo się z tego cieszymy, jeżeli możemy zainspirować chociaż jedną osobę, która dzięki nam, dzięki patrzeniu na to, co robimy, stwierdzi, że też chciałaby mieć ogród i też chciałaby się żywić we własnym ogrodzie, to wtedy uważam, że to ma sens. A co najbardziej kochasz w tym miejscu? No, myślę, że nie ma takiej jednej rzeczy.
czy jednej rośliny, czy jednej sytuacji, bo codziennie jest coś zupełnie innego. Inaczej jest, kiedy to jest na przykład pierwszy słoneczny i ciepły dzień po zimie i to jest ten moment, albo kiedy to jest na przykład dzień, kiedy spadnie pierwszy deszcz po wielkich upałach. Więc wtedy lubię ten dzień albo tamten dzień, albo jeden maleńki kwiatek pierwszy, który zakwitł, albo jakaś wyczekana roślina. Motyle, zapylacze, to co się dzieje w ogrodzie, zapachy, prawda, zioła, no naprawdę jest tego mnóstwo. Nie potrafię wybrać jednej rzeczy, która mnie cieszy najbardziej, bo to zależy od dnia, właściwie to nawet powinnam powiedzieć, że to zależy od chwili. Od chwili. Czy wydaje ci się, że mogłabyś się teraz już gdzieś stąd przeprowadzić? Czy to jest twoje miejsce na ziemi? Znaczy, to na pewno jest moje miejsce na ziemi, co do tego nie mam wątpliwości. Gdybym musiała się przeprowadzić, to pewnie bym to zrobiła, ale jeżeli nie muszę, to nie chcę. Bo tak wygląda tutaj twoje szczęście. Tak, tak. Zdecydowanie uważam, że to jest to miejsce, gdzie chciałabym spędzić swoje życie do końca. A skąd nazwa gospodarstwa Anielskie Ogrody? Od naszej babci Anieli, tak, z którą cały czas razem mieszkamy. Czyli nie od aniołków, tylko od babci Anieli, od imienia babci, która tutaj zawsze mieszkała i która z kolei dla nas jest inspiracją. Czy to jest trochę tak, że rytm waszego życia tutaj wyznaczają pory roku? Tak, i zrezygnowaliśmy ze standardowych czterech pór roku. Raczej skłaniamy się ku fenologicznym porom roku, czyli takim porom, które wynikają z tego, jak zachowują się poszczególne rośliny i jak się zachowują zwierzęta. I w ten czas ten rytm jest zupełnie inny. Na przykład jesień, czy początek tej wczesnej jesieni wyznacza nam pierwszy krzyk żurawi, które słyszymy, albo na przykład pierwszy przelot gęsi. Oznacza to pojawienie się na przykład niektórych ptaków w ogrodzie, zakwitnięcie niektórych roślin. W ten sposób lepiej się ocenia pory roku niż według kalendarza. Podoba ci się takie slow life? Spodziewałeś się, że kiedyś zostaniesz takim właściwie rolnikiem, tak? Jesteś rolnikiem. To życie zrobiło na mnie niespodziankę. Jak ci się z tym żyje? No bardzo dobrze. Myślę, że teraz w ogóle ludzie żyją w takiej epoce, którą często się określa jako homo domus albo homo autus, czyli poruszamy się cały czas samochodami i żyjemy we wnętrzach. I powiązanie z ziemią jednak jest czymś naturalnym dla człowieka, dlatego jeżeli pozwolimy sobie na odkrywanie tych swoich atawizmów, że to jest nam niezbędne do życia wręcz, to w ten czas na pewno jesteśmy szczęśliwsi. Patrząc na to cudowne miejsce, nie można się dziwić, że gospodarstwo Kasperskich zostało zwycięzcą w kategorii Popular Vote w Rural Inspiration Awards 2021. Konkurs organizowany jest przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odbywa się pod patronatem Komisji Europejskiej. Jego celem jest wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują długoterminową wizję dla obszarów wiejskich. Anielskie Ogrody to jedyny polski projekt, który znalazł się wśród finalistów. Nominowany został w kategorii Zielona Przyszłość.